that shows its strength to join the Brotherhood of Kain. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Krain. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Dobra, dawaj broń. Biomeczku. Dał taki szajs? Nie no, ale od stołu, okej. To jest serio? To ma z takiego... 15. Tak gówno, gówno dałeś straszne, wiesz, gościu. Wychodzisz na zewnątrz, co? Nie kurde, do środka. Weź. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wiele. Dobra, Nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Krain. Dobra, dobra, Krain. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. Staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Co? O, to jest strzelka. Dobra, mam tylko strzeleczkę. Zróbmy tak. Macie bydlaki. Źle zrobiłem, że... Chociaż... Dobra. Połączę trochę z nim. Nóżko z stołu to... Tylko nas to nie są mocne, więc... Kurwa, jaka to postać, to tylko jest słaba, Boże. Ja pierdzielę. No oczywiście też żadnego fajnego lutu nie będzie, jakiś kotlet, jest części potrzebuję na początku, żeby cokolwiek móc wytworzyć, nie, ale... Teraz bierzemy to wszystko, kurde, tej zbierać. Budynek z PRT. Nika jakaś. Nie żyjesz, dobra. Jak do ziomeczków dojść? Z tego dach chyba, nie? Co się wydaje, tak. Co się dzieje?
podobało, bo też mnie jest zajebisty, tylko ten dał jakoś deska, nie? A nie mają broni palnych, tylko mają maczetę, no okej. Jasne. Więc szybko. Ja deskę podłogową, dobra, najwyżej rozmontujemy gdzieś z tych desk, gdzie mieli jakieś fanty, ale... Mógłbyś dać mi tego baseballa, bym się wyraził. Chłopie. Ani nim szpanujesz. Dobra. Hop. Nie ma. Dawaj, kurde, zna. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. Zajebiście, kurde. Pocieszyliście mnie? Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, Gierę. Nieuniknione, więc... Nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. Dobra. Ten. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest je. A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Okay. Najlepszych ludzi, by pilnowali tego miejsca. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Easy. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Nie mogę, to jest Jade. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Dobra, okej. Okay. Zajmę się tym. Dobrze. Już kurde, coś jest ugryzie. Wow, łap się potoczył. No wiadomo, że są łatwe, ale z biegiem czasu stają się łatwe, nie? Później nie zmieć. To będzie letalnie, będzie podobny. Dobra. Początku też patrzę, że tutaj... O kurwa, już? Nie kurwa. Ciek kurwa na mnie. Robić to nie wiem, tak już. Nikt nie ma dużego doświadczenia, ale... No to weź to. A ogłoszenie jest dobre, to te X-raye chyba robić, tak. Aha, to tych muszę słyszeć, dobra. Powrotek w środę. To jeszcze nie, to jest sypę. Jeszcze coś słabe. O, jest dużo mnie, dobra, dajcie coś słabe.
No szukać domów, no. To jest. Aha, chodźcie, ja. Tutaj nie wejdą, bo zajmują, wejdą, przyjdą tutaj. To mi nie powiem, nie? Może tu nie zombiaków, chyba tak. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Niestety, no. Jeb. Z tego zaworu łeb. Dobra. Co tu mam zrobić tutaj, tak? A widzicie? Nawet stołu. Zresztą z łodziami i coś jeszcze? No kurde, prowizoryczne te. Okay. A. Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Dobra, kończ sprawę. Tylko... Kurwa, szalały chuj, szybki. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włożyć. To już nie był człowiek. No. Gazurka jest w ogóle. Ta gazurka jest mocna, bo swój mocna. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Gazurka jest kozacka. Ej, muszę pójść za... Dobra, co mam zrobić? No i git. No się daje. Dobrać. Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światło? Rozmowę? Już prawie. Daj mi chwilę. Już tam, o kurwa, dobra. Idziemy. Kurde, spadłeś, chłopie. Dawaj. Zajebiście, tak co się robi. Średnie, no dobra, wiem, się stwierdzam. Fuck. Dobra, tworzyło. Fajnego to będzie, powiedzcie, że coś fajnego. Utrzymał sobie swoje. Wyśliwa, czyli on ma więcej niż... Nie ma więcej. No dobra, no. Lepiej mieć więcej niż mniej, tak? Tam na górę. Okej, okay. Teraz ma zrobić tam. No i jeszcze chcę zbierać na to, jak radzę. Bez poziomu zimy. 6 metrów nad nami, okej, okay. Nic nie ma, nie. Fajny ten zamek, dobra. Nice. Kurz do rur. Dobra. Idziemy na górę, no. Sorry. Tu Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Wszystko w tym cieku. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Okay. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. No. I Crane.
Jackowi. Żarcie są. Potrzebuję części niż żarcia, kurde. Żarcie są, wiecie. Okej, okay, dobra, widzowie, moi drodzy widzowie, kończymy na tym ten odcinek. Pamiętajcie o lajku oraz subskrypcji. Napiszcie jakiś komentarz, będzie, że ta seria wam się podoba. No i co, i widzimy się prawdopodobnie w następnym odcinku na live. Hej, bye. Na razie. Czarownica do pieca, żeby się spaliła. Piaś byli wolni i mogli wrócić do tatusia, który bardzo się o nich martwił. Chociaż Jaś i Małgosia byli tylko dziećmi, udało im się przechytrzyć złą czarownicę. Ej, ty grasz, gościu, na... Prawdy. Nawet dzieci mogą przechytrzyć wiedźmę, jeśli tylko są sprytne. Ty grasz, żeby ja w czarnym ekranie. I pamiętajcie...